możesz opowiadać i możemy rozmawiać. I zadanie da. Jak troszkę wietrzyku powieje, to już jest problem, wiesz, bo ta łódka ma opór jednak. Trzymaj. A mów. Raz, dwa, trzy. Wypływam w szósty dzień. Dobra, to teraz. Jest tak podwójnie złożony. No ale teraz ja tu jestem. To co, możemy? Tak. Wyruszać. Wyruszamy. No to ruszamy. No to wypływam w szósty dzień podróży. Bez mała połowa trasy za mną. Według planu pozostało mi jeszcze 5 dni, żeby na 24 dopłynąć. Czy będę miał chęć i siłę, żeby tak forsownie ciągnąć, bo to wychodzi po 50 km dziennie? No może odrobinkę mniej. Zobaczymy. Najwyżej przełożę o jeden dzień finał. Ale to i tak nie jest źle. Płynięcie po takich wodach spokojnych ma ogromną zaletę, bo jest człowiek spokojny, ale płynie się wolno i trzeba dużo machać. Płynięcie wzdłuż Wisły z prądem, no szybkość się ma dużo większa, ale brak spokoju. Jak w życiu. Tak myślałem, tak. Jak chce się żyć szybko, jak Wysocki, to spokoju brak. Tyle, że myślałem, że będzie ta woda niższa i że ja sobie będę no tak właśnie troszkę posiadywał, a przy takiej wielkiej wodzie czujność jest jednak większa potrzebna. No nic. To się tym pagajem tak robi, że wektory się fajnie rozkładają, wielkim wiosłem byś tego nie mógł zrobić. Tu masz płasko, o, tu ciągniesz, a tu pchasz. To wtedy jest dobre rozłożenie na obie ręce. Poza tym zmieniasz ręce, wiesz, robisz 5, 6, 7 razy, przerzucasz i inna ręka pracuje innymi mięśniami. To wtedy one się jednak troszkę mniej męczą. Normalnie jak jestem na wodzie, to
przerzucam to wiosło. Teraz pokażę ci jak. O, lekko je rzucam i łapię z tej strony. Wtedy mam, nie muszę nosić tego wiosła. Teraz nie chcę się zachlapać ani do kamery, żeby szanownej kamery nie chlapać. Bardzo jestem zadowolony, że się udało wczoraj dopłynąć do tego pięknego miasta. Bardzo przyjemny nocleg był tutaj, było spokojnie, poza tym nie kaszlałem, całą noc przespałem, także uważam to za właśnie, uważam to za sukces. Jakże inna była wczorajsza noc, kiedy miałem atak kaszlu, potem musiałem brać na obrzęki, bo mi zaczęło puchnąć do gardła, no w ogóle było źle. Ale rano już nie było źle. To jest trochę jak z rowerem. Jak wsiadam na rower, to mam mniej więcej 20 lat mniej. Okazało się, że jak wsiadam do tej łódki, no motywacja, zadaniowo traktuję, to też mi tych lat trochę ubywa. Chyba muszę się zapisać na stałe, na jakieś pływanie. Albo być kurierem rowerowym. Albo kajakowym. Albo kajakowym, tak. Wozić po Warszawie kajakiem informacje. Z Pragi na Powiśle. No, to tak tutaj jest. Troszkę jak... Ale teraz już rozumiem, jak bez sensu był mój pomysł zaopatrzenie takiej łódki w rower na środku, na którym był siedział i pedałował. Po prostu ja nic nie wiedziałem, jak wygląda Wisła. Trzeba być przyczajonym jak tygrys, gotowym do reakcji, może raczej inaczej, jak antylopa, gotowym do ucieczki, do zmiany kursu i czujnym jak piesek stepowy. Co widzisz, to natychmiast gwizd i spierniczaj. No, bo już się zakręcamy. No będzie to fajnie. Ciekawe, czy ta pani na łabędzi nazywa się Leda. Bo jakby się nazywała, to by było jeszcze fajnie. Ale... Byłoby fajnie, gdyby pani o imieniu Leda wyszła za mąż za pana łabędzia. Wtedy byłoby już najfajniej. Mieli budkę z ledami. No tak, czyli lody, które świecą. Z maleńkimi ledami, światłami lodowymi w środku. Będzie nas mijał statek. Pytanie, co chcesz, gdzie chcesz być? Lepiej być, bądź bliżej tam. Nie, ja muszę uciec po prostu przed nim. No widzisz, to jest taka sytuacja. Tu mówisz będzie, a przecież zanim będzie, tylko że on tu będzie szedł na małym tempie, to nie zrobi wielkich fal. No nie, zobaczymy kto szybszy. Nie, ale dobrze byłoby, gdyby on przepłynął obok nas. Ale i tak muszę tylko się bądź zbierzyć. Blisko tutaj tego brzegu. No zanim zrobi falę. Rozumiesz, zanim będzie fala, to ja chcę tej fali uniknąć na bok. Ale tutaj siedzi również ten.
Pan łowi ryby. Jest dobrze. To jest właśnie to. Taki krótki rejs, prawdę mówiąc. Już jest bezpieczny. To co, ja cię mam zostawić, tak? Jeszcze nie tu. Jeszcze chwilę. A może takie kółko zrobić? Co? Tutaj takie kółko. Zrobić kółko dla ciebie specjalnie? Tu, w tym miejscu. W miejscu? No już. Samochodem łatwiej. Dobrze, dobrze. Już mam talę. Ona niczym nie grozi. No my się do niej ustawiamy. Widzisz? Jesteśmy właściwie ustawieni. Taka to jest malusia, ale jak przewleciał pod prąd, to powiadam ci, tak bujnęło. To przybija. Tutaj ja wysiądę. No tutaj nie wysiądziesz. No tu. Tam, gdzie będziesz miał na co wyjść przecież. No tu możesz dziobem stanąć. Nie chcę cię do wody wziąć. Tu przy tym pomoście. Co? Przy tym pomoście. Ale. Tu się nie da zrobić nic za szybko. Dlatego jak jesteś na samym środku i widzisz coś, to musisz reagować błyskawicznie. Uważaj, bo uderzy. Tam jeszcze głębiej. Dziękuję za miłą przyjaźń. Bardzo dziękuję panu za transport po rzece. Teraz muszę